Diakonia Muzyczna w Czarnej Sędziszowskiej zaprasza na koncert uwielbienia Wspólnota dla Wspólnoty. Wydarzenie odbędzie się 12 maja na parkingu przy miejscowym kościele. Koncert uwielbienia Wspólnota dla Wspólnoty to kolejny duży projekt Diakonii Muzycznej w Czarnej Sędziszowskiej, na który pomysł zrodził się już kilka miesięcy temu. Ksiądz Karol Migut, opiekun diakonii, zachęca do udziału w tym wydarzeniu. Będzie to piękne doświadczenie duchowe, mówi. Rozpoczniemy o godzinie 18:30 takimi utworami bardzo radosnymi, które też będą miały pokazać, że chrześcijaństwo jest taką właśnie religią radosną, religią zmartwychwstania, też trwamy w tym okresie zmartwychwstania. Ten moment będzie przeplatany świadectwami osób, które jakoś szczególnie doświadczyły działania Pana Boga w swoim życiu i chcą się tym świadectwem podzielić tutaj z ludźmi. Będzie rodzina, która podzieli się świadectwem, to jest rodzina pochodząca z Rzeszowa, więc właściwie niedaleko od nas. Natomiast będzie też mężczyzna z Zakopanego, taki prawdziwy góral z krwi i kości. I myślę, że to też jest takie działanie Pana Boga, że jakoś kieruje tutaj tego człowieka, żeby się z nami podzielić tym doświadczeniem Pana Boga. I później już pod koniec samego koncertu przyniesiemy Najświętszy Sakrament na scenę i będzie taki moment na wspólną modlitwę, uwielbienie Pana Boga, właśnie tego obecnego w Eucharystii. Dyrygent Diakonii Muzycznej Karolina Dłużeń przyznaje, że każdy realizowany projekt to dla wszystkich członków diakonii duże wyzwanie. Tym razem trzeba było wybrać odpowiedni repertuar, dostosować go nie tylko do samego wydarzenia, ale i do różnych gustów muzycznych. Przygotowaliśmy bardzo wiele utworów, między innymi Jak ptaki latające, to są bardziej takie żywe piosenki, Gdyby wiara trwa. Tak samo przygotowaliśmy utwory takie bardziej wolne, stonowane, żeby każdy mógł po prostu znaleźć coś dla siebie, na przykład do Ducha Świętego. Ogólnie w repertuarze mamy bardzo dużo różnej muzyki. Instrumenty będą akompaniować, będą klawisze, gitary, skrzypce, akordeony, saksofony, także instrumentów jest bardzo dużo na ten koncert. Mamy nadzieję, że po prostu nic się nie wykruszy do tego czasu. Diakonia Muzyczna w Czarnej Sędziszowskiej liczy na aktywny udział publiczności w wydarzeniu. Chcielibyśmy, żeby to był taki koncert, nie że tylko my śpiewamy i nie nas słuchają, tylko żeby po prostu każdy wziął w nim jak najbardziej udział. Mamy nadzieję, że publiczność będzie bardzo aktywna, szczególnie w tej pierwszej części koncertu, ale to są nasze pragnienia, a jak publiczność odpowie, to już zobaczymy na samym wydarzeniu. Diakonia Muzyczna stale się rozwija i przyciąga nowe osoby. Joanna Doroba z Krzywej dołączyła do grupy wspólnie z córką. To była wspaniała decyzja, mówi. Jak się pani dowiedziała o takiej formacji? Z kościoła. Byłyśmy wcześniej na koncercie Kolęd. No i przed wami już pierwszy, od razu taki duży projekt, koncert Wspólnota dla Wspólnoty z ważną rolą. Tak, śpiewamy tutaj z całą grupą, śpiewamy w chórkach. Córka będzie śpiewała solo, być może do niej dołączę w duecie. Mhm. Czyli rozumiem, że śpiew to taka mocna strona państwa. Mamy nadzieję, próbujemy robić coś dobrego i próbujemy to robić dobrze, jak najlepiej jak potrafimy. Poprzednie projekty diakonii są pani znane, jakie wrażenia? Tak, no wspaniałe, fantastyczne, coś pięknego. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie byli, żeby tutaj przyszli i posłuchali. No właśnie, bo ja myślę, że drzwi do diakonii są ciągle otwarte i można ciągle poszerzać jej grono. Jakby pani przekonała osoby do tego? Jeśli tylko ktoś czuje się na siłach, lubi śpiewać, to zachęcam, żeby przyszedł tutaj do nas, dołączył. Jesteśmy wspólnotą, także drzwi nasze, tak jak tutaj pan mówi, są otwarte. I to jest coś pięknego. Tworzymy razem coś naprawdę pięknego. No nie tylko śpiew, ale też pewnie integracja, spotkania, rozmowy różnego rodzaju, tak? Tak. Spotykamy się również, integrujemy się, rozmawiamy, śmiejemy się wspólnie, także to jest coś pięknego. Czyli bez wątpienia warto. Tak, naprawdę warto. Zachęcamy. 12 maja będzie dniem wyjątkowym dla wszystkich parafian z Czarnej Sędziszowskiej. Nie tylko ze względu na koncert uwielbienia. Tego dnia parafia przeżywać będzie szczególne wydarzenie – odpust. Co roku w niedzielę po uroczystości świętego Stanisława jest odpust w Czarnej Sędziszowskiej. Tym roku to jest 12 maja. I po raz pierwszy będzie on połączony z koncertem uwielbienia, można by i tak powiedzieć.
wielkie to słowo koncert, jednakże chodzi tu przede wszystkim o modlitwę, choć istotnie doznania dla ucha też będą pewno stosowne, bo solidnie się przygotowują do tegoż dnia i występu. Tak jak mówię, odpust związany jest ze świętym Stanisławem, patronem naszej parafii, która ma już ponad 400 lat. Po Ameryce jeszcze bizony biegały, a tu już parafia była, więc wiele, wiele lat i wiele pokoleń się uświęcało, korzystało. Sam odpust to jest darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy. Każdy może z tego skorzystać, jeśli spełnia warunki. Pewno jak zwykle to jest jeden z pierwszych odpustów wiosennych, więc kramów jest miliony, a myślę, że zostaną też i dłużej, bo na tym parkingu, na którym stoimy, będzie też i scena, i tak jak mówię, koncert, ale przede wszystkim chodzi tutaj o modlitwę, żeby coś nie tylko dla ucha, ale dla serca, dla ducha było. Przypominamy, koncert uwielbienia Wspólnota dla Wspólnoty odbędzie się 12 maja na parkingu przy kościele w Czarnej Sędziszowskiej. Start o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy. O 18.30 na parkingu będzie to wydarzenie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i parafii, i sąsiednich miejscowości. Myślę, że warto przyjść, miejsca sporo, można zaparkować i samochód, ale też i do uczestniczenia jest stosowne miejsce. Myślę, że powinno być ładnie, tylko jeszcze pogoda, ale już jest zamówiona, wszystko będzie dobrze.